chwała Bogu, bracia i siostry. Już od jakiegoś czasu Duch Święty porusza mnie, abym powiedziała świadectwo swojego nawrócenia przed całym zborem, dlatego że nie miałam takiej okazji wcześniej. Więc stoję. Jak większość z was zapewne wie, wychowałam się w rodzinie wierzącej. Moi rodzice, także moi bracia, mam czterech starszych braci, od dzieciństwa mówili mi, co w życiu jest najważniejsze. Zawsze mama i tata powtarzali nam taki werset: Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. I korzystając z tej okazji, że tu stoję, mamusiu, tatusiu, tak bardzo wam za to dziękuję. I wiem, że to jest łaska Boża, że każdy z nas, ale też to, że słuchaliście Boga i byliście Mu wierni w wychowywaniu nas, że każdy z nas z rodzeństwa chce iść za Bogiem. Nawróciłam się, mając 5-6 lat, coś takiego. Nie jestem dokładnie pewna, ile. W każdym razie dokładnie pamiętam moment, kiedy klęczałam przy łóżku razem z moim tatą i prosiłam Boga o to, żeby w prostych, dziecięcych słowach, o to, żeby wszedł do mojego serca, tak jak to przeważnie się mówi. I nie wiem, na ile widoczna była zmiana, ale wiem, że byłam bardzo radosnym, otwartym dzieckiem, które zapraszało wszystkich sąsiadów naokoło na ewangelizację, dzieliło się tym, kim dla mnie jest Pan Jezus. I tak to sielankowe dzieciństwo niestety się skończyło, bo poszłam do podstawówki. Pierwszy, zderzyłam się zupełnie z innym środowiskiem. Wychowywałam się z wierzącymi ludźmi, moi rodzice byli wierzący, bracia. Nikt nigdy mnie nie potępiał za to, w co wierzyłam. I nagle znalazłam się w środowisku zupełnie mi obcym. Koleżanki, w ogóle co dla mnie było dziwne, wychowywałam się z chłopakami, zaczęły się na mnie obrażać. Co jest chyba charakterystyczne dla dziewczynek w tym wieku, ja byłam troszkę inna i dla mnie to było w ogóle niepojęte, że jednego dnia koleżanka mówi, że jest moją najlepszą przyjaciółką, a następnego mnie obgaduje, co dla mnie też było bardzo ciężkim. I okres podstawówki, nienawidziłam szkoły. Nienawidziłam szkoły od samego początku, po prostu tylko byłam zupełnie innym dzieckiem w szkole, a zupełnie innym dzieckiem w domu. W domu pełna radości, w szkole pewnie większość osób by stwierdziła, że jestem cicha, małomówna, bo taka byłam. Nie odnajdywałam się absolutnie. Dzięki Bogu, że mam takie zdolności, że dawałam radę nawet z dobrymi stopniami przechodzić z klasy do klasy, pomimo że się nie uczyłam, bo tego też nienawidziłam, bo to się wiązało ze szkołą. Nie chcę się tutaj tłumaczyć, ale no, w pewnym sensie tak było. Gimnazjum, kiedy przeszłam do gimnazjum, to był w sumie najlepszy okres mojego życia z tamtego czasu, z mojej edukacji, dlatego że zaczęłam chodzić na młodzieżówki. Pochodzimy z Kościoła Ewangelickiego i u nas w Kościele Ewangelickim były młodzieżówki. Naprawdę tak, byli tam ludzie, którzy naprawdę chcieli iść za Bogiem, chcieli słuchać Boga i to był taki naprawdę cudowny czas, kiedy mogliśmy się razem umacniać, razem szukać Boga, razem Go chwalić, razem chodzić na różne akcje, ewangelizacje. W tym czasie też zaczęłam się udzielać w szkółkach niedzielnych i ogólnie to był naprawdę fajny czas. I wtedy poszłam do technikum. Więc to jest takie to dla gimnazjalistów. To był najcięższy czas mojego życia. Wtedy przyszła tak naprawdę konfrontacja tego, na ile silna jest moja wiara, na ile ufam Bogu i do kogo uciekam w czasie problemów. Problemy zaczęły się praktycznie już od września. Siedziałam w szkole, wychodząc na autobus od 7 do 16, więc wracałam bardzo późno, czy 16, 17, czasami byłam w domu, to był jeszcze, pamiętam, deszczowy wrzesień, więc często wracałam w deszczu. Zaczęłam mieć problemy z nauką, znaczy z jednym konkretnie przedmiotem, bo nie przypadłam do gustu jednej nauczycielce, ona mi też nie, no i tak zgrzytło trochę. Miałam nawet w pewnym momencie zagrożenie, co dla mnie w ogóle było niepojęte. I miałam też ogromne kompleksy. I po prostu w tym wszystkim, zamiast iść do Boga, zamiast słuchać tego, co mi rodzice mówili, zaczęłam uciekać w filmy. To była taka świetna ucieczka, bo nie trzeba było myśleć o rzeczywistości, o tym, że coś się nie udaje.
To była główna moja ucieczka, były też książki i spanie. Potrafiłam bardzo długo przespać. Rodzice, moi kochani rodzice, nie zdawali sobie sprawy po prostu, jak wielkim zagrożeniem jest komputer z internetem w pokoju nastoletniej dziewczyny i to jeszcze na drugim piętrze, podczas gdy cała reszta rodziny miała pokoje na pierwszym piętrze. Po prostu nie wiedzieli, że ja siedzę po nocach i oglądam filmy. Wiele płakałam. Wpadłam w depresję. Jeszcze jakby tego było mało, nasza grupa młodzieży właśnie w tym okresie się rozwaliła. Nie miałam społeczności, dawałam z siebie, służyłam dalej w szkółkach, nawet prowadziłam później bibliotekę u nas na parafii w Kościele Ewangelickim. Byłam radosną, uśmiechniętą dziewczyną, która była zawsze chętna do pomocy. Wszyscy myśleli, że wszystko jest w porządku, przecież jestem wychowana w wierzącej rodzinie, kochana, uśmiechnięta, a w środku było bagno. Płakałam praktycznie co noc. Błagałam Boga o to, żeby mnie zabił, bo nie miałam odwagi popełnić samobójstwa, a miałam praktycznie codziennie myśli samobójcze. Oczywiście w którymś momencie rodzice zorientowali się, że coś jest nie tak, bo trudno było już nie zauważyć, kiedy praktycznie nie wychodziłam nigdzie oprócz szkoły. Wracałam ze szkoły, rzucałam plecak, zamykałam się w pokoju, siadałam do komputera i oglądałam bardzo często do późnych godzin nocnych. No nie musiałam myśleć. Modliłam się bardzo często. Płakałam przed Bogiem bardzo często, ale zawsze to było: Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Zawsze był ten egoizm, zawsze chodziło o mnie. Wiem, że Bóg był cały czas ze mną. Pamiętam taki moment, kiedy leżałam na łóżku we łzach. Boże, dlaczego? I nagle poczułam, jak ktoś mnie przytula. Odwróciłam się, nie było nikogo. Nie tylko dlatego wiem, że Bóg był ze mną. Po prostu ja to odczuwałam, to ja się od Niego odwróciłam. Na przełomie trzeciej i czwartej klasy w wakacje pojechałam na praktyki trzymiesięczne. Udało mi się, pojechaliśmy na Majorkę jeszcze z taką grupą z naszej szkoły. I naprawdę był to taki dobry czas, miałam z Bogiem taki dobry czas i taka, tak myślałam, może się coś zmieni od tego czasu, kiedy właśnie tam byłam, ale kiedy zaczął się zbliżać moment powrotu, oczywiście bardzo cieszyłam się, że przyjeżdżam do domu, jestem bardzo związana z moją rodziną, ale przyszedł strach, paraliżujący strach, że i tak się nic nie zmieni, przecież ty nie możesz się zmienić, zawsze będzie tak samo. Zawsze będziesz na zewnątrz udawała, że kochasz Boga, a tak naprawdę Go raniła każdego dnia. I kiedy przyjechałam, stwierdziłam, że po co walczyć. I tak prędzej czy później się załamie. I tak prędzej czy później nie dam rady. W tym czasie też zaczęłam chodzić do zboru. Cieszyłam się bardzo, że mogę tu przychodzić, ale całym czasem walczyłam. Nie wiem dokładnie kiedy, w każdym bądź razie jakoś w tym okresie też zrezygnowałam ze szkółek niedzielnych, z prowadzenia szkółek niedzielnych. Powiedziałam cioci odpowiedzialnej, że ja nie mogę, nie potrafię. Czuję się jak obłudnik i po prostu mówiąc dzieciom, że Bóg uwalnia, Bóg daje radość. Sama tego nie doświadczałam i ja wiedziałam, że to jest prawda. Wiedziałam, że to jest prawda, nigdy nawet to nie wątpiłam, ale wiedziałam, że ja tak nie żyję. I powiedziałam cioci, że ja nie chcę, ja nie mogę, ja nie potrafię, nie chcę kłamać. No i tak minęło chyba z pół roku. Jeszcze był taki incydent, w którym, pamiętam, leżałam na łóżku, znowu zapłakana. I tak naprawdę chciałam zmiany. I przypomniało mi się pewne kazanie, które słyszałam, żeby w momencie, kiedy mamy takie pragnienie, aby zmienić, aby jesteśmy mocni w Panu, aby palić za sobą mosty. No i ja tak mówię: Panie, ale co, komputer przez okno wyrzucę? No, nie wiedziałam, co mam zrobić. I może dla niektórych z Was to będzie śmieszne i głupie, przecięłam kabel od internetu w komputerze, w stacjonarce. Pomogło trochę, ale niestety był laptop w domu, który nie potrzebował kabla. I zbliżał się czas postu i modlitwy.
tydzień postu i modlitwy u nas w zborze. Ja taka zapalona, Panie, to ja będę pościć, ja będę się modlić i na pewno coś się zmieni, no musi się zmienić. Nadszedł ten czas, chodziłam rano, wieczorem na modlitwę pościłam, ale była nauka gdzieś tam, nie poszłam na modlitwę i zjadłam coś. Diabeł mnie tak zniszczył, że przestałam w ogóle chodzić na modlitwę, bo stwierdziłam, diabeł mi mówił, że przecież no jak nawet pościć nie umiesz, to ty tego chcesz, czy nie chcesz tak naprawdę. Przestałam chodzić na modlitwy, przyszedł piątek wieczorem, u nas w piątek jest społeczność, więc nie mogłam korzystać z laptopa, bo mój tata go używał na społeczności. No i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo myśli mi nie dawały spokoju, a nie mogłam też uciec. Więc poszłam na spacer. Szłam obojętna. Po prostu już wszystko mi było jedno. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś doświadczył takiego stanu, ale po prostu i tak się nic nie zmieni. Tak nic nie ma sensu. Bóg widocznie, pisząc obietnicę, nie miał na myśli ciebie. Jesteś wyjątkiem. Rozmawiałam z wielu osobami, wiele osób mi mówiło, że miało to samo, więc wiele jest tych wyjątków. Nie pozwólmy się oszukać diabłu. Bóg nie ma wyjątków. Jeśli Bóg mówi tak, to jest taki amen. Ale ja się dałam oszukać. I szłam tak przez takie kółko zrobiłam naokoło naszego domu i w pewnym momencie zaczęłam płakać. To nie było ze mnie, doświadczyłam łaski pokuty, łaski upamiętania. Moje serce było na tyle obojętne, że ja nie byłam w stanie żałować. W jednym momencie padłam na kolana na środku pola, zaczęłam płakać i mówię, Boże, ja nie chcę, ja nie potrafię, ja nie mogę. Ja chcę żyć albo z Tobą, albo moje życie nie ma najmniejszego sensu. Wstałam i mówię, idę na modlitwę. Pojechałam na modlitwę. Kiedy wyszłam, troszkę się spóźniliśmy, kiedy wyszłam, była jakaś piosenka na temat tego, aby uklęknąć. Uklękłam, znowu zaczęłam płakać, no ale tak nogi trochę zaczęły boleć. Jakoś się nic nie zmieniało przecież. Wstałam. No widzisz, nic się nie zmieniło. Znowu będzie tak samo jak zawsze. Wtedy podszedł do mnie pastor Arek i powiedział słowa, których do końca życia nie zapomnę. Wołaj jak rodząca. Padłam na kolana i zaczęłam płakać. Zawodzić? Nie wiem. Ja tego nie słyszałam. Podobno rozmawiając później z pewną osobą, kiedy to słyszała, ta osoba myślała, że to jest jakieś dziwne i nienormalne. Nie wiem. Dla mnie liczył się tylko Bóg i ja. Liczyło się, co ludzie o mnie pomyślą. Ja wiedziałam, że doświadczyłam łaski, pokuty i Boże, tak płakałam Boga, żeby moje życie się zmieniło. Nie wiem, jak długo płakałam. W którymś momencie po prostu poczułam, jak cały ciężar moich grzechów zostaje zdjęty. Chwała Bogu. Jestem Bogu tak niezmiernie wdzięczna za to, że doświadczyłam tak ogromnej łaski. I jakiś czas temu zastanawiałam się, Panie, czemu? Czemu ja to musiałam wszystko przejść? Czemu nie pokazałeś rodzicom, jak wielkim niebezpieczeństwem jest internet? Może wtedy by to się nie stało. Moje życie wyglądałoby inaczej. Przez 3 lata nie miałabym 3 lat wyciętych z życiorysu. Ale słuchając całkiem niedawno świadectwa żony Paula Washera, jeśli ktoś z was nie słuchał, zachęcam. Jest to świadectwo o kobiecie, która po 14 latach bycia misjonarką się nawróciła. I tak sobie pomyślałam, Panie, jeśli ja bym miała żyć własną sprawiedliwością, nie zobaczywszy nigdy, kim ja jestem, że jestem nikim, że moje serce jest obrzydliwe, że ja z siebie nie jestem w stanie nic robić, żeby zasłużyć na łaskę, to dziękuję Ci za to, że to przeszłam.
I zwracając się do was, drodzy gimnazjaliści, ja wiem, że jest przed wami bardzo ciężki okres. Naprawdę uchwyćcie się Boga. On jest jedyną osobą, która może wam dać radość i pokój. Jedynie w nim, dziewczyny, macie swoją wartość. Nie w niczym innym. Żaden chłopak nie da wam poczucia własnej wartości. To nie chodzi o poczucie własnej wartości. Chodzi o to, abyśmy się ukryli w nim. I chciałabym też taki apel wnieść do rodziców i dziadków. W pewnym sensie nie zdajcie sobie sprawy, jak ciężko jest teraz młodym ludziom. Teraz każdy młody człowiek jest w stanie złamać praktycznie cały dekalog, nie wychodząc nawet z pokoju. Kiedyś trzeba było wyjść, teraz nie trzeba. Wyobraźcie sobie, jak ciężkie są pokusy. Ja pewnie to, co ja przechodziłam, to jeszcze jest nic w porównaniu do tego, co przechodzą młodsi ode mnie. Dlatego proszę was, módlcie się o swoje dzieci, o swoje wnuki, bo modlitwa ma moc. I tego przykładem jestem ja, bo moi rodzice zawsze o mnie wiernie walczyli w modlitwach. Dziękuję. Chwała Bogu.